Dzień dobry. W nowym odcinku zapraszam do Cerekwicy koło Rokietnicy, gdzie 5 wielkopolskich kapel podwórkowych przywołało klimat warszawskiej ulicy. Okazuje się, że to charakterystyczne granie wciąż zachwyca i ma wielu sympatyków. Wielkopolskie kapele potwierdziły swój profesjonalizm. Choć wzorują się na swoich poprzednikach, to jednak potrafią zadbać o nowy repertuar i to wcale nie gorszy niż ten przedwojenny. W programie zajrzymy także do Mosiny, gdzie można było przypomnieć sobie obrzędy wielkanocne oraz do Szamotu, gdzie zwiedzających zachwycały dekoracje świątecznych stołów. Ludowe piosenki i taniec uświetniły pokaz stołów wielkanocnych, który odbył się w hali Wacław w Szamotułach. Regionalne, nieco już mniej popularne przyśpiewki i obrzędy zaprezentował zespół Szamotuły, który działa od blisko 70 lat. Po okresie mniejszego zainteresowania jego działalnością na przełomie wieku znów budzi pozytywne emocje i zachwyt publiczności. Nie ma już także kłopotu z naborem artystów do zespołu. Na początku było bardzo trudno, natomiast ostatnio jest coraz łatwiej. Dzięki takim imprezom jak dzisiejsza, wielu koncertom, wielu występom, coraz chętniej dzieci ze szkół garną się do naszego zespołu. Jest ich coraz łatwiej pozyskać. Zresztą nabory, które systematycznie robimy też raz do roku we wrześniu, pozwalają nam przyciągnąć coraz większe rzesze dzieci. A potwierdzają to ci młodzi artyści, którzy przed rodzimą publicznością zaprezentowali popularne piosenki i zabawy. Okazuje się, że jeśli ktoś choć raz zetknie się z folklorem, z pewnością długo z nim pozostanie. Ta przygoda zaczyna się najczęściej w bardzo młodym wieku. Zaczęłam tańczyć po prostu w zespole i zaczęłam występować. Spodobało mi się. Ale oprócz muzyki to wielkanocne stoły były główną atrakcją imprezy. Jedną z propozycji były przysmaki przygotowane przez uczniów zespołu szkół nr 3 w Szamotułach. Na ich stole znalazły się wyszukane potrawy i słodkości robione według tradycyjnych przepisów. To jest nasza propozycja na stoły wielkanocne. Przygotowywaliśmy różne potrawy. Między innymi jest to polędwica wieprzowa, nadziewana z serem z orzechami. A że na wielkanocnym stole nie może zabraknąć pisanek, dlatego warto było przyjrzeć się umiejętnościom pani Alicji, która od ponad 40 lat maluje jajka. Wykonała już, jak mówi, 600 tysięcy pisanek, a praca nad jedną zajmuje jej dokładnie 18 minut. Żadna filozofia. Umieć trzymać ręce, pędzel w ręce i umieć malować na krzywym. A jeśli o pisankach mowa, to nie od dziś wiadomo, że najlepiej wyglądają w koszyku. Ale sztuki wyplotu, w przeciwieństwie do robienia pisanek, trzeba uczyć się przez lata. Wyrób koszyka, w zależności od jego wielkości, splotu i zastosowanej doń wikliny, może zajmować nawet kilka godzin. Chętnych na zakup wiklinowych cudeniek przybywa. Podoba im się wiklina, to chcą kupować wiklinę, chcą wyposażać ogrody wiklinę, a są tacy, że wolą beton czy metal. No, to zależy od gustu. A że o gustach się nie dyskutuje, to dodajmy tylko, że imprezę odwiedziło kilka tysięcy mieszkańców. Każdy zachwycał się czym innym. Stoły wielkanocne ogólnie. Wystawy, placki, jedzenie ogólnie. A spotkania też bardzo nam się podoba, w związku z tym, że jest bardzo wiele atrakcji. Pokazy stołów wielkanocnych, miejscowych obrzędów i rękodzieła ludowego odbyły się już po raz 12. W Szamotułach odbywa się to już od wielu lat. Jest to tradycją i myślę, że przy tym dzisiejszym rozpędzonym świecie takie zatrzymanie się i powiedzenie ludziom o tradycji, o kulturze to bardzo fajny moment, szczególnie w okresie przedświątecznym. Tak? A przy okazji tymi zdarzeniami, tymi śpiewami chcemy, że tak powiem, dać do zrozumienia pani zimie, że już czas najwyższy na nią. Jeśli nawet zima od razu nie odpuściła, to atmosfera podczas imprezy, która przywołała klimat radosnych i serdecznych świąt, spowodowała, że każdemu w Szamotułach zrobiło się cieplej i łatwiej już było oczekiwać wiosny. Już od 20 lat ten plac w Mosinie jest miejscem, gdzie nieco już zapomniane obyczaje i tradycja są wciąż żywe oraz mieszają się ze współczesnością. Co więcej, liczba odwiedzających potwierdza tylko fakt, że wielkopolski folklor, ludowe tradycja i obyczaje przyciągają wielu sympatyków. Jest to pierwsza plenerowa impreza. Zawsze organizujemy tę imprezę w Niedzielę Palmową. Rozpoczynamy w tym dniu okres już takich bezpośrednich przygotowań do świąt wielkanocnych. Oczywiście zwracając uwagę na pewne tradycje. Bo wiele powszechnych niegdyś czynności zatraciło się w codziennym życiu. Wciąż jednak czujemy do nich sentyment. Bo jak tu z nostalgią nie wspomnieć o zapachu domowego chleba, którym w dzieciństwie pachniała każda izba.
Okazuje się, że wypiek nie jest wcale taki skomplikowany, nawet dla dzieci i młodzieży. Nigdy nie piekłam chleba i jest to bardzo fajne. Ale wypiek chleba to była tylko jedna z atrakcji skansenu, którego eksponaty od kilkudziesięciu lat zbiera Grzegorz Kosowski z Pecnej. Wiele z nich dosłownie w ostatniej chwili uratował przed zniszczeniem. Akurat stoimy przy ręcznym żarnie, które już było praktycznie szykowane pod siekierę, że miało być polowane i na opał. A tutaj akurat ja to uratowałem, skręciłem razem i pokazuję, jak kiedyś się właśnie kręciło żarnem, żeby była mąka. Te eksponaty są ciągle sprawne, a przekonał się o tym Krzysztof, który po raz pierwszy w życiu za pomocą tego młynka mył zboże. Na pewno ciężko i nieletko było w tym pracować. W Mosinie po ciężkiej pracy można odpocząć i to przy muzyce. Zadbała o to trzyosobowa kapela ludowa, 3/4. Gramy muzykę ludową, folklorystyczną z regionu Wielkopolski, Szamotu i na tym bazujemy. Nie zabrakło także rękodzieła z masy solnej. Anioła lub baranka na świąteczny stół można było kupić na tym stoisku już od kilku złotych. Robię to od 7 lat, wiem, że można zrobić wszystko. Dla mnie ta masa jest po prostu nieograniczona. No ile czasu trzeba poświęcić? Ja myślę, że to zależy też od tego, jak skomplikowana jest praca. Ale nie tylko tę pracę, ale także umiejętności uczniów z miejscowych szkół podziwiali mosinianie. Blisko 250 pisanek powieszonych na drzewach okazało się nie lada atrakcją niedzielnej imprezy. Najpiękniejsze zostały nagrodzone. Lubię te wystawy, dzieci robią, a że wnuczka jest chora, dlatego robię zdjęcia dla niej, żeby jej w domu pokazać tę wystawkę. Dzieci dopiero widzą, jak to się kiedyś działo, bo teraz jest wszystko nowoczesne i nie możemy za tym zdążyć, z tą nowoczesnością. Nic więc dziwnego, że impreza rozwija się, a każde spotkanie przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Myślę, że w Mosinie to już tradycją się stało, bo to nie po raz pierwszy spotykamy się tutaj na rynku tydzień przed świętami, żeby zaproponować coś innego, tak? Coś, co nie spotkamy wszędzie. Tak? U nas akurat przyjęło się to bardzo, bardzo wspaniale, bardzo doskonale, mieszkańcy nas odwiedzają. Spotkanie na placu uświetnił pokaz wielkanocnych smakołyków, które powinny znaleźć się na każdym świątecznym stole. A jeśli nie cały, to na pewno dobrze bawią się mieszkańcy 4 gmin: Kaźmierz, Rokietnica, Szamotu i Tarnowo Podgórne. Powołane przez nich Stowarzyszenie Dolina Samy już po raz drugi zorganizowało w Cerekwicy konkurs kapel podwórkowych. Choć ta organizacja powstała zaledwie 4 lata temu, to już może się pochwalić wieloma bardzo ważnymi przedsięwzięciami. Jest właśnie po to, żeby wspierać wszelkie lokalne inicjatywy, wspierać każdą aktywność, która tutaj się rodzi na tym terenie. Przegląd kapel, muzyka w małych, regionalnych ośrodkach kultury to jest ciekawa rzecz. Tę radość potęgują zabawne i nawet nieco rubaszne teksty, które traktowane są przez publiczność z przymrużeniem oka. Muzycy, którzy tworzą kapelę, mają za sobą spory dorobek. Nierzadko uczyli się artystycznego fachu kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat w różnych zespołach. Każdy jeden ma za sobą jakąś przeszłość na zabawach, co grał i na weselach, i na stare lata. I tak szczególnie tą kapelę bardziej są domeną starszych, muzyka jest inna i do starszych bardziej, no niektóre słowa bardziej łatwiej przechodzą przez gardło, młodym to nie przejdzie. Zatem nie tylko charakterystyczny sceniczny wizerunek, ale przede wszystkim repertuar to najważniejszy wyróżnik podwórkowego grania. Kapele pożyczają od siebie utwory, korzystają z dorobku swoich poprzedników, ale także tworzą nowe piosenki, oczywiście utrzymane w konwencji. O dobre tekst i muzykę jest jednak coraz trudniej. Kiedy nawiązaliśmy kontakt z Lechem Konopińskim, znanym satyrykiem w Poznaniu, nie brak nam repertuaru, dlatego że pisze nam teksty, a Henryk Kuczyński pisze muzykę do tych naszych piosenek. Śpiewamy głównie o regionie naszym Bukum, no i jeszcze okolicach, również i o Poznaniu. Jednak w każdej miejscowości kapele borykają się z tym samym problemem. Brakuje muzyków, szczególnie młodych, którzy chcieliby grać w kapelach podwórkowych. Deficyt dotyczy głównie instrumentarium, które tworzy niepowtarzalny charakter kapeli. Brakuje artystów, którzy grają na klarnecie, mandolinie
czy akordeonie. Jak się już tam gra na instrumencie, to się chce grać. Dzisiaj instrument, akordeon, no nie zyskał sobie popularności, jaką miał po wojnie. Nie? Nie może się odbić, mimo różnych tam konkursów, które śpiewają w województwie poznańskim chociażby. Kapela podwórkowa musi czymś się różnić od kapeli ludowej, a im ciekawsze instrumenty, tym jest śmieszniej, bo wielu muzyków zawodowych gra na takich instrumentach typowych, saksofon, akordeon. My staramy się wyszukiwać. Nie tylko mamy tarkę, bo my także mamy piłę, co jest rzadkością. Coraz częściej kapele odchodzą od klasycznego warszawskiego repertuaru, na którym jeszcze niedawno się wzorowały, a wnoszą do zespołów własny, charakterystyczny dla swojego regionu styl. Nierzadko głęboko osadzony regionalizm staje się ciekawym wyróżnikiem kapeli. A było to wyraźnie widać podczas konkursu w Cerekwicy. Próbowaliśmy przeboje muzyki naszej, czyli kleczewskiej muzyki podwórkowej, oczywiście w połączeniu z tak zwaną muzyką warszawską, muzyką kapel podwórkowych. I może właśnie to połączenie tak zachwyciło publiczność, która kleczewskiej kapeli pod Rydlem przyznała swoją nagrodę. Trzyosobowe jury było innego zdania. Spośród pięciu kapel za najlepszą uznało Wiarusów ze Śmigla. Wyróżnienie otrzymała kapela podwórkowa Wyżynarka z Nowego Miasta. Było bardzo trudno wybrać zespół. Zespoły wszystkie były świetnie przygotowane. Kryteria, które tutaj brałyśmy pod uwagę, to przede wszystkim opracowanie muzyczne, humor sceniczny, wykorzystanie instrumentów tradycyjnych. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych na ten rok przez stowarzyszenie. Jest jednym z ponad 30 podobnych działających w Wielkopolsce, które w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich wspiera różne inicjatywy w regionie.